bym chciał zapytać o taką sytuację, w jakiej znajduje się lekarz hematoonkolog wobec pacjenta, który przychodzi i się pyta, dlaczego nie dostał leczenia, które jest zarejestrowane na świecie, a w Polsce pani profesor nie może u niego zastosować. To jest trudna odpowiedź. Przede wszystkim to pytanie nie jest skierowane dla mnie. Ja jako lekarz mam obowiązek wiedzieć, jaki rodzaj leczenia jest dla pacjenta byłby optymalny. Natomiast to, czy ja je mogę zastosować, czy nie, jest to kwestia jakby uwarunkowań refundacyjnych w Polsce. I właściwie tylko taka odpowiedź może być. Po prostu ten lek nie jest w Polsce refundowany. Natomiast nie jest to leczenie, jest to leczenie na tyle drogie, że pacjentów po prostu na to nie stać. To nie jest określony cykl, na przykład te nowe leki, o których mówimy, że nie są refundowane, bo one nie są. Przeciwciała monoklonalne są zwykle stosowane w połączeniu z chemioterapią w cyklach, czyli tu mamy najczęściej 6 cykli leczenia. Leczenie jakby, jeżeli jest skuteczne, kończymy i pacjent jest w obserwacji. W przypadku nowych leków jest to leczenie prowadzone w sposób ciągły, czyli do czasu, kiedy jest skuteczne, albo do czasu, kiedy jest na tyle, są działania niepożądane i musimy je odstawić. Więc im dłużej, tym dla pacjenta lepiej i no nie jest to taki koszt, na który pacjenci mogliby sobie pozwolić. Więc tutaj tylko refundacja mogłaby sprawić, że to leczenie ja mogłabym zlecić. Ale pacjenci frustrują się tym, że jest leczenie, które mogłoby im pomóc, a nie można ich zastosować. Tak, jest to zrozumiałe, ponieważ to jest kwestia w takim przypadku życia, wydłużenia czasu przeżycia tych pacjentów, więc jest to bardzo frustrujące dla pacjenta. Jest to również dla mnie trudne, jako dla lekarza, ale wiadomo, najtrudniejsze jest dla pacjenta, że nie może dostać takiego leczenia, które mogłoby mu pomóc. Pamiętajmy o tym, że jeżeli ja, chcąc leczyć tego pacjenta i będę stosować leczenie, którego podejrzewam, że nie będzie skuteczne, ale muszę spróbować, bo tutaj nie jest nic w 100%. Jeżeli to leczenie będzie nieskuteczne, ja narażam pacjenta na toksyczność tego leczenia, bo to jest leczenie przeciwnowotworowe i ma działania nieporządne.